W środę 18 stycznia bieżącego roku burmistrz Nowogardu Robert Czapla w towarzystwie koordynatora Jarosława Hołubowskiego odwiedził Wierzbięcin, gdzie spotkał się z mieszkańcami zaangażowanymi w remont miejscowej świetlicy wiejskiej. Dzięki remontowi i wsparciu finansowym burmistrza uzyskano około 60 m2 powierzchni sali. Wykonano m.in. instalację elektryczną, grzewczą, położono kafelki w łazience, wykonano kuchnię. Całość jest już wyposażona. Czy remont zaczął się z początkiem listopada, praktycznie no, do końca grudnia, około 2 miesięcy. 28 stycznia mamy oficjalne otwarcie, w sobotę o godzinie 17. Zaprasza burmistrz, Rada Sołecka, sołtys, wszystkich tutaj obecnych mieszkańców, którzy będą chętni przyjść zobaczyć świetlicę wyremontowaną. W czasie spotkania roboczego z burmistrzem mieszkańcy zapowiedzieli, że kolejnym pomysłem do realizacji jest termomodernizacja obiektu świetlicy. Następne prace mają dotyczyć poprawy scenu boiska sportowego i bieżni. Jesteśmy w sołectwie Wierzbięcin i cieszę się, że kolejna świetlica na terenie naszej gminy jest już częściowo wyremontowana. Częściowo ten remont będziemy kontynuować w okresie letnim. Wspaniała inicjatywa mieszkańców Wierzbięcina, którzy przyszli do mnie i zaproponowali, że jest budynek po byłym klubie Olimpia, jest to budynek zniszczony, wymagający remontu. Są chętni mieszkańcy do pracy, są fachowcy, są budowlańcy, którzy społecznie dla sołectwa ten budynek wyremontują. Potrzeba trochę pieniędzy na materiały budowlane. Zrobiliśmy kosztorys, przekazałem pieniądze na materiały budowlane. Mieszkańcy te materiały budowlane wbudowali w świetlicę, krótko mówiąc wyremontowali świetlicę sami. Współpraca była naprawdę super, działało to w dwie strony, dostaliśmy dodatkowe pieniążki na remont, sami byśmy tego nie udźwignęli, jeżeli chodzi o fundusz sołecki. Dodatkowe pieniądze na remont oraz wyposażenie przede wszystkim świetlicy, bo to też było bardzo ważne.